Donald Tusk, przewodniczący Platformy Obywatelskiej, były przewodniczący Parlamentu Europejskiego, premier rządu, jest wśród nas. Miło mi, że skorzystał z naszego zaproszenia. Słupsk wita Donalda Tuska. Donald Tusk w Słupsku. Dziękuję. Słuchajcie, bo zaraz się rozpłaczę, jak tak będzie przebiegało to spotkanie. No, warto było uprzeć się, bo przyznam się szczerze, uparłem się, że w moim ukochanym regionie, na moim ukochanym Pomorzu, kiedy będziemy organizowali nasze spotkanie, wyjazdowe spotkanie Klubu Parlamentarnego Koalicji Obywatelskiej, to moje otwarte spotkanie, ten mój główny punkt programu, musi odbyć się w Słupsku. Trochę musiałem się, jak się domyślacie, tłumaczyć przed sąsiadami, dlaczego nie w Sopocie, przed teściową, dlaczego nie w Gdyni, przed grupą moich wieloletnich przyjaciół, współpracowników, dlaczego nie w Gdańsku. No i tak mógłbym, ponieważ jestem na Pomorzu, wszędzie u siebie w domu, mógłbym tak wymieniać miejsce po miejscu, gdzie mieszkańcy naszego regionu mieli prawo oczekiwać, że pojadę i będę z nimi rozmawiał o naszym regionie, o tym, co się dzieje w Polsce, o naszej przyszłości. Bardzo mi zależało na tym, żeby właśnie tutaj, w Słupsku, te słowa "tu jest przyszłość" zabrzmiały najwyraźniej, najdobitniej, bo wy w ostatnich kilkudziesięciu latach mieliście poważne powody sądzić, że władza częściej o was zapominała niż pamiętała. Ja sobie zdaję sprawę z tego, jak wyglądała przez te najtrudniejsze lata codzienność w takich miejscach jak Słupsk i najbliższe okolice, i że nie zawsze było łatwo. Ja też za każdym razem, kiedy jestem w Słupsku, przejeżdżam przez Słupsk, rozmawiam z przyjaciółmi ze Słupska, widzę z jednej strony wielką satysfakcję z tego, co udało wam się osiągnąć, i większość tych rzeczy osiągnęliście dzięki sobie, a nie dzięki pomocy z jakiejś magicznej góry. Ale równocześnie też często przecież słyszę i widzę, słyszę w waszym głosie i widzę w waszych oczach jednak taką odrobinę żalu, że nie zawsze wszyscy o Słupsku pamiętali. Dzisiaj słyszę od moich przyjaciół, samorządowców, i to nie ze Słupska, takie słowa jak: nie ma lepszego muzeum niż wasze muzeum środkowo-pomorskie w całym województwie. Jadąc do was, rozmawiałem z kilkoma osobami, które podkreślały na przykład, i to brzmiało bardzo wiarygodnie, że Uniwersytet Pomorski, który właśnie w tych dniach stał się faktem, to nie zasługa jakiejś decyzji administracyjnej, tylko wielka praca miejscowej społeczności akademickiej. I bardzo wam za to dziękuję i gratuluję z całego serca, bo jeszcze kilkanaście lat temu nikt by nie pomyślał, że Słupsk stanie się miastem uniwersyteckim w pełnym tego słowa znaczeniu. Mówię o tym też z satysfakcją, bo mam taki osobisty powód, dla którego uparłem się, żeby te nasze spotkania, moje spotkania
zacząć tu w Słupsku i żeby to otwarte spotkanie na setki ludzi, jestem naprawdę tym bardzo poruszony, odbyło się tu, w waszym mieście. Dlatego, że w tej ciężkiej pracy w ostatnich miesiącach, a więc tego objazdu po Polsce, jak pewnie zauważyliście, większość moich spotkań, właściwie prawie wszystkie moje spotkania odbywają się nie w tych największych metropoliach, tylko właśnie w miastach, a czasami w bardzo małych miejscowościach, gdzie ludzie bardziej potrzebują takiej uczciwej, odważnej, serdecznej rozmowy o tym, co się dzieje wokół nas. Więc to jest też ten powód, dla którego wybrałem Słupsk. Ale jest też osoba, dzięki której to nasze spotkanie odbywa się właśnie w Słupsku. I to jest pan poseł Zbigniew Konwiński. Mówię o nim nie tylko przez grzeczność. Jest posłem stąd, znacie go. Ale mówię o nim nie tylko dlatego też, że on dźwiga na swoich barkach właśnie tę wielką organizacyjną pracę od wielu miesięcy, pomagając mi w organizowaniu tych wyjazdów po całej Polsce. Ale też chciałbym, żebyście tu w Słupsku wiedzieli, że Zbigniew Konwiński ma reputację posła wyjątkowego w Sejmie. Wszyscy tam wiedzą o tym, o czym ludzie na co dzień nie mają szansy się dowiedzieć, że to jest najbardziej pracowity, najlepiej zorganizowany, wiecie, taka kwintesencja pomorskości. Poseł być może w całej Izbie, i że bardzo dużo tych rzeczy, które tam się dzieją na co dzień i wymagają takiej mrówczej, mało efektownej, nie przed kamerami, nie przed reflektorami, ale takiej szarej, codziennej, bardzo ciężkiej roboty, to właśnie Zbigniew Konwiński. Ja jestem z tego bardzo dumny, bo od lat się przyjaźnimy. I tak jak wspomniałem, to jest ten etos, na którym mi tak bardzo zależy. I on nie zawsze jest rozumiany przez moich konkurentów i oponentów. Wtedy, kiedy patrzą z taką niechęcią, jak ja mówię, o regionalizmach, o historii Pomorza. No już nie mówię o Niemcach oczywiście i o tym, co potrafią powiedzieć na mój temat, na temat Ślązaków, Kaszubów i mieszkańców naszej ziemi. Ale jest przecież coś takiego, jak ten nadzwyczajny etos pracy, wysiłku, takiej codziennej dbałości o każdy szczegół. I to jest coś właśnie bardzo pomorskiego. Więc jestem szczęśliwy, że Słupsk dał mi szansę pracować właśnie z kimś takim jak Zbigniew Konwiński. Jesteś tutaj, mam nadzieję. No właśnie, też charakterystyczne, że jest tam i patrzy, czy wszystko działa, a nie tu na scenie, koło mnie. Przyjeżdżam i właściwie co 2-3 dni jestem gdzie indziej w Polsce i czasami, no bo to już trwa właściwie od początku roku i to są dziesiątki, setki, no to już będzie z blisko z 1000 spotkań wszystkich naszych parlamentarzystów w czasie tego objazdu i nie ukrywam, że od pewnego czasu czasami taka myśl przechodzi mi przez głowę, no zaraz, przecież przedwczoraj miałem spotkanie, 4 dni temu miałem spotkanie, media transmitują większość tych spotkań. Czy ja będę miał coś nowego do powiedzenia? I wiecie, zawsze mam coś nowego do powiedzenia i nie dlatego, że ja jestem genialny, tylko dlatego, że rząd i PiS każdego dnia, a właściwie każdej godziny dają nam takie tematy, że właściwie ja mógłbym od rana do wieczora robić taki, no taki nawet stand-up, z tego można niezwykły kabaret zrobić, gdyby te sprawy nie były tak poważne i tak czasami wręcz dramatyczne. Chcę zacząć od pierwszej sprawy, o której głośno było w ostatnich dniach. Kiedy pojawiła się ten pomysł 800+, waloryzacji tego świadczenia 500+, ja od razu zrozumiałem, że ten trik wyborczy Kaczyńskiego trzeba sprawdzić. I powiedziałem w Krakowie, sprawdzam Jarosławie, czy to jest tylko wyborcza picerka, czy ty naprawdę myślisz o polskich dzieciach, polskich rodzinach i czy ty naprawdę zrozumiałeś, że inflacja rzeczywiście zżarła istotną część tego świadczenia i że ono tak czy inaczej musi być zwaloryzowane.
ale może jednak chodzi tobie wyłącznie o kampanię wyborczą. I dlatego, tak jak zapowiedziałem, władze klubowe, przewodniczący Borys Budka, nasze posłanki, posłowie złożyli projekt waloryzacji tego świadczenia do wysokości 800+, wczoraj w Sejmie i nie czekałem nawet 12 godzin, ani nawet 4 godzin, żeby to sprawdzam, pokazało prawdziwe intencje PiSu, bo oni jak nakręcone katarynki wyskoczyli do mediów i tylko na ten temat, że to niemożliwe, że nie ma pieniędzy, one się dopiero znajdą wtedy, kiedy PiS wygra wybory, że konstytucja na to nie pozwala, albo że ustawy na to nie pozwalają, że jest rok budżetowy. I nie, czy to był Jarosław Kaczyński, czy pani minister Maląg, czy inni politycy PiSu, nagle postanowili wszystkich w Polsce przekonać, że niemożliwe jest szybkie przeprowadzenie takiej ustawy, która spowoduje, że dzieci w Polsce dostaną zwaloryzowane świadczenie od 1 czerwca, a nie dopiero od 1 stycznia przyszłego roku, czyli po wyborach. Pierwszy, który w tej sprawie, jeśli chodzi o świadczenie 500+, który zrobił to w trakcie roku budżetowego, był Jarosław Kaczyński i PiS. W roku 2019, 25 kwietnia, przegłosowano ustawę głosami także PiSu, na wniosek także Jarosława Kaczyńskiego, aby świadczenie 500+ należało się także za pierwsze dziecko, bo do tamtego czasu to było tylko od drugiego kolejnego, i że to świadczenie będzie wypłacane od lipca. Więc wtedy to było możliwe w trakcie roku budżetowego. Nikomu nie przeszkadzało. Teraz, kiedy to jest jawny dowód na takie szalbierstwo wyborcze, okazuje się to niemożliwe z jakichś bliżej nieznanych powodów. I oczywiście nie można, nie powinno się, chociaż PiS tutaj nie ma czystego sumienia, nie powinno się w żadnym wypadku ustalać na przykład nowych podatków z działaniem wstecznym. Ale zdarzało się nieraz w historii polskiego parlamentu, że jakieś świadczenia, czyli coś, co ludziom pomaga, przegłosowywało się i to działało z terminem wstecznym. Więc nie ma żadnej prawnej, formalnej, konstytucyjnej przeszkody, żeby to, sprawdzam, jeszcze raz głośno powtórzyć. Jest projekt ustawy, proszę go przegłosować tak, aby ta waloryzacja, i przecież tu chodzi też o uczciwość intencji, żeby ta waloryzacja nie była przedmiotem kampanii przez 3 miesiące, żeby się wszyscy znowu tymi naszymi dziećmi i pieniędzmi dla nich okładali jak takim kijem baseballowym, tylko żeby to załatwić teraz od ręki. Szczególnie kiedy wszystkie praktycznie siły w parlamencie są gotowe za tym naszym wnioskiem zagłosować. Więc dlaczego mielibyśmy z tym czekać? Widzę pana, ale ja jeszcze nie skończyłem, nie? Jadę do was i słyszę, że minister Buda ogłasza nagle, że Mieszkanie Plus, sztandarowy program PiSu, nie wypalił, że się nie udało. Nie będę robił niesmacznych dowcipów na temat, dlaczego akurat temu ministrowi kazano ogłosić klęskę programu Mieszkanie Plus. Zresztą minister Buda tutaj jest akurat chyba najmniej winny. Ale pamiętam, jak dziś, i to jest oczywiście dostępne w internecie, możecie to wszyscy państwo obejrzeć, Mateusza Morawieckiego, premiera, który mówi: Mieszkanie Plus, biorę odpowiedzialność za ten program. To miało być 100 tysięcy mieszkań do 2019 roku. Dzisiaj jest 30 tysięcy. I dzisiaj ogłaszają klęskę tego programu. I Mateusz Morawiecki, zapraszam was do internetu, mówi: i rozliczcie mnie z tego. Odpowiadam za ten program, macie prawo mnie z tego rozliczyć. Więc tu w Słupsku mamy jako pierwsi okazję w tak dużym gronie powiedzieć panu Mateuszowi Morawieckiemu: rozliczamy pana, panie premierze, z tego programu, z którego nic wam nie wyszło.
Kilka dni temu Jarosław Kaczyński rozłożył ręce i powiedział, no muszę przyznać, że z tą inflacją to sobie nie poradziliśmy. Morawiecki przez 2 lata jeździł i opowiadał, że miliardy z Unii Europejskiej dla Polski są załatwione. Wydali nawet miliony złotych na billboardy w całej Polsce, 770 miliardów. I on na tle tych billboardów robił sobie konferencje prasowe, że właśnie załatwił te pieniądze. Okazało się, że nawet tego nie potrafił załatwić. Wczoraj słyszę od Mateusza Morawieckiego, że ta reforma sądów to ministrowi Ziobrze kompletnie nie wyszła. Czyli jak ja byłem premierem, to zanim powiedziałem o swoim ministrze, że coś mu nie wyszło, to z nim porozmawiałem i go zwalniałem. No bo taka jest rola premiera. Z tymi sądami o tyle Morawiecki akurat jakoś wyjątkowo powiedział prawdę, że dramatycznie im nie wyszło. Ja już nie mówię o tej oczywistej sprawie, czyli gwałcie na konstytucji i próbie podporządkowania wymiaru sprawiedliwości władzy partyjnej. Ale jest też bardzo praktyczny efekt tego, że im nie wyszło. Dzisiaj to jeszcze jadąc do was sprawdziłem. Jedną z największych bolączek na przykład polskich przedsiębiorców, szczególnie tych drobnych, były wlokące się potwornie sprawy przed sądami. Mówię o sprawach gospodarczych. To było jedno z największych takich przekleństw codziennego życia polskich przedsiębiorczyń i przedsiębiorców, że przed sądem nie można było najprostszej sprawy załatwić. W czasie moich rządów udało się skrócić te terminy rozpraw pierwszej instancji w sprawach gospodarczych do 4 miesięcy z małym kawałkiem. Po reformie Ziobry, i to jest dzisiejsza statystyka, też dzisiaj to sprawdziłem, to jest ponad 8 miesięcy. Znaczy, tak zreformowali sądownictwo, że prawie o 100% wydłużyli czas w tej najbardziej podstawowej robocie, jaką jest pierwsza instancja. Mieszkanie to jest coś, co... czekaliśmy na własne mieszkanie, więc wiem, co to znaczy żyć bez nadziei jakoś na mieszkanie. Więc sprawdziłem jeszcze inny sztandarowy program. Powstała taka spółka państwowa, która miała budować domy z drewna. Spółeczka całkiem niezła. Parę osób nieźle przytuliło sporo pieniędzy w postaci wynagrodzeń. Ona została wyposażona też w duże środki. I w ramach tego wielkiego programu za państwowe, za publiczne pieniądze udało się im zbudować tych drewnianych domów tyle, że dokładnie 11 rodzin zasiedliło te drewniane domy. Natomiast w programie Mieszkanie Plus, jak wiecie być może, choćby w pobliskiej Gdyni spotykali się nasi parlamentarzyści z ludźmi, którzy skorzystali, ci nieliczni, którym się udało skorzystać z programu Mieszkanie Plus, których miało być 100 tysięcy i miały być tanie, a zrobili ich 30 tysięcy i okazały się drogie. I ci ludzie, którzy skorzystali z tego programu, klną dzisiaj. Byłem u nich w Mińsku Mazowieckim, pisali do mnie z Krakowa, z województwa świętokrzyskiego, wszędzie tam, gdzie dali się wrobić w ten program. Tak naprawdę ręce opadają, kiedy człowiek pomyśli o tym, w jaki sposób PiS, jak pojmuje tę filozofię władzy. Znaczy, tak naprawdę najbardziej symbolicznym momentem to jest ten problem rakiety. Ja dzisiaj muszę państwu powiedzieć i robię to naprawdę bez satysfakcji, ale nie widzę już innego wyjścia po to, żeby zmusić tę władzę, żeby wreszcie powiedziała opinii publicznej i odpowiedziała na kilka podstawowych pytań. Żyjemy w warunkach wojny tuż za naszą granicą. Widzimy wyraźnie, że minister obrony narodowej jest w jawnym konflikcie z generalicją, w tym z szefem sztabu. Nie jest w stanie odpowiedzieć na żadne proste, a równocześnie jakże ważne pytanie. Słyszymy właściwie w odpowiedzi na pytania, kto, kiedy, komu, co powiedział, że Błaszczak wiedział, nie powiedział, a to było tak. No można sobie tak to właściwie skonkludować.
A pytania są naprawdę bardzo serio. Pierwsze kluczowe. Kto okłamuje prezydenta, premiera i całą opinię publiczną w sprawie tak kluczowej jak rakieta rosyjska na naszym terytorium? Czy to jest szef sztabu i generałowie, czy to jest minister obrony narodowej? To jest pytanie do Jarosława Kaczyńskiego. Kiedy dowiedział się od ministra Błaszczaka o tym, że ta rosyjska rakieta była na naszym terytorium i spadła na nasze terytorium? To jest pytanie do ministra Błaszczaka, a może do prezesa Kaczyńskiego. Bo moja wiedza, moje doświadczenie, intuicja mówią mi, że Błaszczak wiedział od samego początku, że i znam Błaszczaka, i znam Kaczyńskiego. I że pierwszą osobą, która się dowiedziała od Błaszczaka, co się stało, musiał być Jarosław Kaczyński. I to rodzi drugie pytanie. Który z nich podjął decyzję, żeby ukryć te kwestie i zaniechać poszukiwania tej rakiety? Przyjeżdżają do mnie ludzie z Bydgoszczy i mówią, że cała Bydgoszcz huczy od plotek, być może plotek, że nie ma tej głowicy przy tej rakiecie, że jej do tej pory nie znaleziono, może za mało grzybiarzy było, może trzeba znowu kogoś konno wysłać, ale to nie jest temat właściwie do żartów. Chciałbym to pytanie też zadać ministrowi Błaszczakowi. Gdzie jest ta głowica? Jestem przekonany, że cała opozycja w parlamencie będzie gotowa złożyć wniosek o wotum nieufności dla ministra Błaszczaka, bo to jest kwestia także waszego bezpieczeństwa. Tutaj w Słupsku, obok Redzikowa, nie muszę nikomu mówić, jak wielkie znaczenie ma dla Polski, dla naszego bezpieczeństwa niebo nad nami. I nie może być tak, że ministrem jest człowiek, który nie powiedział w tej kwestii słowa prawdy, zrzucił całą winę na ludzi w mundurach i w ciągu kilku następnych dni dowiedzieliśmy się jeszcze, że balon białoruski tu wleciał, że drony latają nad naszymi lotniskami, a pan minister Błaszczak ani B, ani M, ani kukuryku. Więc... Tak jak też zapowiedziałem, każdego dnia będziemy mówili sprawdzam w sprawie 800+. Jak dobrze wiecie, bo przecież słyszeliśmy wszędzie te słowa, jak już się Polki i Polacy zorientowali, że każdego dnia oni coś przytulają. No bo z programu mieszkaniowego wyszło im co? Ten program Villa Plus dla swoich za miliony złotych, to im akurat bardzo dobrze poszło. I wtedy PiS zaczął puszczać takie oko do ludzi, poszła taka no, powiedziałbym, nieformalna narracja, propaganda, że tak, kradniemy, ale się dzielimy. I właściwie PiS zrobił z tego taki oficjalny program. Kradniemy, ale się dzielimy. Dzisiaj widzimy coraz wyraźniej, że ten program chcą zrealizować, ale tylko w 50%, znaczy w tej pierwszej połowie. Z nikim już nie mają zamiaru się dzielić. Żeby zakończyć to słowo wstępne, czymś jednak też mniej ponurym niż opis tych ostatnich kilkunastu dni, też jadąc do was czytam, o czym nie wierzę, że premier Mateusz Morawiecki postanowił uroczyście otworzyć most na Dunajcu w Tylmanowej, który jest otwarty od pół roku. Więc i żeby otworzyć ten otwarty most, wpadł na pomysł, żeby go zamknąć dzisiaj. Chyba więcej nie trzeba tutaj tłumaczyć, nie? Że no mamy premiera, który żeby otworzyć to, co jest otwarte, musi to zamknąć. Mateusz, ale z ciebie bambik, muszę ci powiedzieć. To... Można by zaproponować, mógłby otworzyć zamek w Bytowie może, albo może młyn w Słupsku. To co prawda młyn otwarty był już w XIV wieku, no ale w sumie komu to przeszkadza? To jest...
Oddam Państwu mikrofon. Jak wiecie, na spotkaniach ze mną nie ma cenzury. Spotkania są otwarte. Dziękuję, żeście też z tego skorzystali i przyszliście tak licznie. Tak czuję wszędzie w Polsce taką energię, nawet jeśli nie wszyscy się ze mną zgadzają. Na tym mniej więcej polega demokracja, że ci, którzy mają inne zdanie, mają prawo je też wypowiedzieć. Ale już w tej chwili muszę Wam podziękować za energię nadzwyczajną, jaką czuję i tego się tu w Słupsku naprawdę spodziewałem. Także jestem do Waszej dyspozycji. Nie krępujcie się. Szanowni Państwo, zgłaszajcie się, żebym widziała, że jesteście. Zapraszam Pana. Zgłaszamy się przez podniesienie rąk, a niekoniecznie dźwiękowo, bo... Dobrze. Marek Protasiuk, ja przyjechałem z Trzewa, czyli trochę daleko. Ja przyjechałem, prosząc Pana Przewodniczącego o spotkanie osobiste. Ja do Pana już tam piszę dosyć długo, znaczy do partii, do różnych osób, polityków o takie spotkanie. Niestety nie mogę się doprosić, a mam pewne sugestie, które może być może wpłynęłyby korzystnie na przebieg kampanii wyborczej. A to jest jedno pytanie, a teraz już takie pytanie, jak Pan Przewodniczący ocenia system sprawowania władzy w Polsce, który obecnie obowiązuje, skoro przez 4 lata, a teraz już w zasadzie 8, partia robi co chce, to jest rządząca, prawda? I w zasadzie nie ma kontroli nad tą partią, bo odwołać nikogo nie można. No, widzieliśmy przecież różne próby, no, to tyle. Jeśli chodzi o osobiste spotkania, to zobaczymy, jak będzie wyglądało dzisiejsze spotkanie, bo jeśli będzie więcej tego typu propozycji, to będę musiał się zdecydować na to, z kim się mam osobiście spotkać, a konkurencja jest silna, muszę Panu powiedzieć, jak tak patrzę po sali. Więc, a mówiąc serio, ja poproszę Panią poseł Wielichowską, żeby wzięła też od Pana namiary i nie obiecuję w tej chwili, rzeczywiście mam zajęć bardzo dużo, ale przynajmniej telefonicznie może wymienimy uwagi, bo rozumiem, że chodzi Panu o dyskretną rozmowę i szanuję tę potrzebę. Spróbujemy to tak czy inaczej zorganizować w najbliższych dniach. Co do tego, że ta władza wydaje się być władzą nie do ruszenia. Słuchajcie, w demokracji to nie jest jakaś szczególna tragedia, że jak ktoś wygrał wybory, a PiS wygrał wybory i ma większość w parlamencie, to że przegłosowuje konsekwentnie tak wszystko tak, jak chce. Więc to, że oni ciągle mają większość i będą tę większość, jak sądzę, mieli do wyborów, do października, to nie jest jakiś... Ja nie jestem z tego powodu szczęśliwy, jak się Pan domyśla, ale to nie świadczy źle o naszej demokracji. Źle o naszej demokracji świadczy to, co oni przegłosowują. Jak jest teraz zaczęła się ta debata, czy można przegłosować waloryzację świadczenia na dzieci, czy nie. No i oni uważają, że to byłoby niezgodne ze sztuką legislacyjną. A pamiętacie, ile im zajęło złożenie poprawki gdzieś tam pod biurkiem, długopisem, prawie na 1 000 000 000 zł dla telewizji Kurskiego. Jakoś nie mieli z tym problemu. Wszystko było dla nich okej. Praktyka władzy jest przede wszystkim szokująca. Zobaczcie, myśmy się przyzwyczaili, ja pamiętam jeszcze, nie wiem, 5 lat temu, 6 lat temu, jak się czytało o jakichś aferach typu władza podsłuchuje opozycję albo represje wobec opozycji. I tak sobie, no tak, może gdzieś tam w dalekiej Azji, w centralnej Afryce, no ale nie tu. A zobaczcie, po nas właściwie to prawie spłynęło jak woda, dobrze. Tak jak fakt, że oni użyli narzędzi, które mają służyć do zwalczania terroryzmu, do podsłuchiwania opozycji, w tym szefa sztabu największej partii opozycyjnej. My jesteśmy już o krok od tego, że machamy na to ręką. Znaczy, bo rzeczywiście każdego dnia słyszymy albo o tym, ile ukradli w jasny dzień i tak zupełnie bezwstydnie. Widzimy, co zrobili z mediami publicznymi. Widzimy to, co zrobili z Lotosem i Orlenem. I wyobraźcie sobie choćby przez sekundę, że oni nieustannie mówią, że Tusk chciał sprzedać.
Tylko jakoś, byłem prawie 8 lat premierem, jakoś nie sprzedałem Lotosu ani Orlenu. A oni część tego, i to w tak trudnym czasie, w tak niebezpiecznym czasie, gdzie energia naprawdę jest jakby substytutem też broni, to pozwolili sobie na takie decyzje, za które no, mnie by powiesili moi przyjaciele. To znaczy dać dzisiaj Saudyjczykom część kontroli nad naszym, no właściwie już całym systemem energetycznym. Więc ja się martwię tym, w jaki sposób oni wykorzystują władzę, a nie to, że mają przewagę w parlamencie i że no, dysponują z tą większością, nie pozwalają nam na odwołanie jakiegoś na przykład ministra. I w przypadku pana Błaszczaka, ponieważ widać wyraźnie, że prezydent Duda jest tutaj w trudnej sytuacji, no bo przecież musimy założyć przez chwilę, że no przynajmniej w tym, ja tak czuję, że w tym kwartecie Kaczyński, Błaszczak, generałowie, prezydent, obstawiam i to bez chyba większego ryzyka, że okłamują nas w tej sprawie panowie Błaszczak i Kaczyński, a ofiarami tej sytuacji są generałowie i być może prezydent. Więc być może to jest taki moment dla prezydenta Dudy, żeby on nacisnął, bo to jest jego konstytucyjny też obowiązek, żebyśmy jednak mieli pewność, że wojsko, sprawy obronności są w rękach ludzi odpowiedzialnych, którzy nie kłamią, którzy nie boją się wziąć na siebie odpowiedzialności, nie szukają kozłów ofiarnych, czyli być może prezydent Duda z racji zagrożeń, jakie się czają wokół nas, podejmie wreszcie jakąś decyzję i na przykład pomoże opozycji dokonać zmiany w tym resorcie. Polska naprawdę nie zasłużyła na to, żeby naszą obroną, naszym bezpieczeństwem narodowym zajmowali się pierw Antoni Macierewicz. Nie chce mi się już was zanudzać tą całą historią tego nie wiadomo agenta czy szaleńca. Z punktu widzenia interesów naszej obronności na jedno wychodzi. Czy on jest agent, czy on jest szaleniec. Ale wiemy dokładnie, jakiego spustoszenia dokonał w systemie naszej obrony. I to na wielu, wielu poziomach. No i teraz pan minister Błaszczak, który przy pierwszej próbie, no wyobraźcie sobie taką większą próbę charakteru. A on przy tej pierwszej próbie charakteru, jak dzieciak, mówi, nie, to oni, to generałowie. To. Znaczy to jest, no, mi się niedobrze zrobiło, powiem wam szczerze, że to tak może wyglądać, nie? I to w Ministerstwie Obrony Narodowej. Dzień dobry, panie premierze. Nazywam się Grażyna Różańska. Należę do szacownego grona tych z gorszego sortu i wykształciuchów. I mam do pana w związku z tym takie pytanie. Co państwo zamierzacie, możecie zrobić w przyszłości, aby przywrócić godność, szacunek i wolność badań naukowych nas, naukowców? To jest rzecz, tak, ona też umyka czasami uwadze, no bo jest dużo emocji, jest dużo grubych spraw. Przez grube sprawy rozumiem te takie też czytelne, oczywiste, korupcja na pierwszym miejscu. I być może za mało uwagi przywiązujemy do tego, co się dzieje w świecie nauki, a raczej z władzą na styku ze światem nauki. Warto sobie uświadomić, że to nie jest tylko szalejąca korupcja i nepotyzm, którego symbolem stał się pan Bielan i te dotacje na nieistniejące, fikcyjne firmy. Ale to jest tak, że narastająca presja cenzorska i tutaj pan Czarnek, który powiedział wprost, a później to zrobił, że on nie będzie finansował, a mówimy nie o jakiejś fikcyjnej firmce kolegi Bielana, tylko o Polskiej Akademii Nauk. Że on nie będzie finansował tych, którzy mają inny pogląd niż on. Więc mamy do czynienia z gośćmi, zresztą na ministra Czarnka i na pana Bielana tak naprawdę wystarczy spojrzeć im w oczy. Znaczy, ja, no tak się, wiem, to nie jest łatwe zadanie, ale spróbujcie tak przyjrzeć im się bliżej przez chwilę. I chyba nie mamy wątpliwości,
że jeśli PiS i Kaczyński dali edukację naszych dzieci, naukę, swobody naszych uczelni w ręce takich gości jak Czarnek i Bielan, to niżej tak naprawdę upaść nie można. Miałem okazję przyjąć kilkadziesiąt godzin temu delegację jednej z międzynarodowych organizacji. Była francuska, byli Amerykanie z partii Joe Bidena. I wiecie, że to było jedno w ogóle z pierwszych pytań. Czy jaka będzie nasza reakcja po wygranych wyborach na takie zdarzenia, jak próba narzucenia cenzury, dławienia wolności badań naukowych i decydowania o finansowaniu tak kompletnie od zupełnie bez żadnych reguł i zasad właśnie też badań naukowych, wynalazków i firm. Na Zachodzie ludzie być może są na tym punkcie bardziej przewrażliwieni, bo oni przez to, że tak długo żyli w warunkach demokracji i wolności, oni ciągle być może lepiej jakby wiedzą, że przyszłość też, jeśli chodzi o nasze portfele, o bezpieczeństwo dzieci, właściwie wszystko zależy także od stopnia wolności badań naukowych, naszych szkół i uczelni. Że tu nie chodzi o żadne wojny ideologiczne. Tu nie jest tak ważne, jakie poglądy ma minister, a jakie poglądy ma ktoś z opozycji, jakie poglądy ma dyrektor szkoły i nauczycielka historii. Tu chodzi o to, żeby władza nie kneblowała znowu mediów, to robi już od dłuższego czasu, nie starała się kneblować opozycji i ją podsłuchiwać i nie starała się gwałcić podstawowych wolności świata nauki, świata kultury. Nie błagam was o to też, żebyśmy pamiętali o tym, jak ja wzywam do marszu 4 czerwca w Warszawie. Mam nadzieję, że będziecie, przynajmniej część was, która będzie miała czas. I oczywiście on ma też swój wymiar taki rocznicowy. No, to nie jest najważniejszy wymiar dzisiaj. Dzisiaj chodzi o przyszłość i o to, co się będzie działo w ciągu najbliższych kilku miesięcy. Ale ja też pamiętam, i to był ten fenomen tamtych czasów, tej pierwszej Solidarności. Ten jeden z najpiękniejszych momentów w naszej historii, kiedy moi koledzy, prości robotnicy ze stoczni, oni dokładnie wiedzieli, że jak walczyć, to też walczyć o wolność słowa, wolność świata nauki. I to nie była fikcja, to było tak autentyczne, że robotnik ze stoczni mówi, ja będę walczył też o wolność badań naukowych. Oni naprawdę wiedzieli, że to jest tak ważne. No nie możemy być gorsi od nich. Musimy o tym pamiętać, że oni nam to będą zabierali z dnia na dzień, z miesiąca na miesiąc coraz bardziej. My nie możemy na to pozwolić. To jest, kiedy ja tak ludziom mówię, że to są wybory równie ważne jak tamte w 89 roku. Ja wam powiem, one być może nawet są ważniejsze, bo my już naprawdę nie mamy prawa zwalać na nikogo, na jakieś zewnętrzne siły, na Związek Radziecki. Znaczy, my mamy wszystko w swoich rękach. Jeśli my naprawdę zgodzimy się na to, że dalej będą rządzić ludzie, którzy okradają Polaków z pieniędzy, z wolności, z praw, z przyzwoitości, to by oznaczało, że na to zasługujemy. A ja wiem, że my, Polacy, na to nie zasługujemy, tylko musimy się wziąć w garść. Witam pana. Nazywam się Zbigniew Szkudlarek i mam następujące zagadnienie do pana. A mianowicie, Słupsk jest miastem 80-tysięcznym plus minus. Mamy taki problem. Od ponad 30 lat włodarze miasta walczą o poszerzenie granic miasta. Jest problem, bo miasto się dusi. Nie ma terenów pod budownictwo mieszkaniowe. Nie ma terenów pod nowe inwestycje w sensie przemysłu. Przypomnę panu następujące zagadnienie. W 2009 roku, wtedy gdy się rodziła tarcza, mieliśmy przyjemność pana gościć. W tym czasie, w tym momencie również nasi włodarze podnieśli to zagadnienie. Pomóżcie, no pomóżcie nam rozwijać się jako Słupskowi.
fajnemu miastu. Miastu, które gwarantuje wam jako formacji politycznej dość wysoki wskaźnik popularności. I co się okazało? Na tamtym spotkaniu, no oczywiście, demokracja. Każdy może się wypowiedzieć. Zabrała głos, nie wiem, prawdopodobnie, nie wiem do końca, przedstawiciele jakichś koła gospodyń wiejskich. I co? Od 2009 roku nic się dalej nie stało w zakresie poszerzenia granic miasta. Włodarze naszego miasta, których cenię i bardzo cenię, walczyli i walczą cały czas właśnie o to. I co? Efekt jest tego taki, że występowano zgodnie z całą procedurą o poszerzenie granic miasta o 6 sołectw. To jest mniej więcej 3 tysiące ludzi. Tutaj mamy 80 tysięcy ludzi. Mamy demokrację. W związku z tym ja się pytam, jak to się dzieje, że w końcu Gdańsk, czyli marszałek, przyklepnął temat pod tytułem rozszerzenie granic o 3 sołectwa. Okej, dobrze, fajnie, mamy 3 sołectwa. Poszła sprawa do ministerstwa, do stosownego ministerstwa. Jak to demokracja? No, każdy ma prawo walczyć. Pojechały 3 autobusy, czy 2 autobusy do Torunia, do szanownego naszego, nie wiem, no, jak nazwać tego pana szanownego. W każdym razie pojechali, załatwili, poszedł telefon do ministerstwa, znowu temat jest ucięty, nie ma rozszerzenia. Panie przewodniczący, czy może pan mi obiecywać, że jeżeli dostaniecie się do władzy przy naszej pomocy, pochyli się pan nad tym tematem, chcielibyśmy, żeby naprawdę któraś władza w końcu zrozumiała, że nam jest to po prostu potrzebne. Dziękuję. Dziękuję. Sprawę oczywiście znam, miałem okazję o tym też dyskutować niedawno z panem marszałkiem Strukiem, jest tutaj z nami. Prawda? Nie tak jesteś, nie? Tak, widzę. Dzisiaj też o tym rozmawiałem z Cezarem Obratem Prądzyńskim, waszym krajanem z Bytowa, który dał mi też pewien taki socjologiczny i ustrojowy obraz tego, co się dzieje w kwestii poszerzenia granic miasta Słupska. Ale znam tę sprawę także z co najmniej kilkunastu miejsc w Polsce, znaczy, bo to nie jest sprawa typowa tylko dla Słupska. I oczywiście znacie te ustawowe możliwości. Wiecie, że kluczowe jest próba jednak zbudowania jakiegoś porozumienia, konsensusu. Nie z pojedynczą osobą z koła gospodyń, tylko te społeczności muszą zrozumieć, gdzie jest wspólny interes. Ja jestem gotów się w to zaangażować, niezależnie od tego, jaką rolę będę pełnił, w metodą perswazji i tłumaczenia, bo ja nie mam żadnych wątpliwości, że my mówimy o pewnej przestrzeni wspólnego interesu dla mieszkańców Słupska w dzisiejszych granicach i tych, którzy żyją wokół Słupska i którzy sądzą, że w ich interesie jest utrzymanie status quo, a więc jakby niezależności od Słupska. Wydaje mi się, że my za rzadko tłumaczymy, i to nie mówię o was, tylko mówię w ogóle o tym problemie w Poznaniu, o tym rozmawiałem, no tam to jest tą emocję, żeby dotrzeć z tą informacją, która nie jest przecież przesadą, że skoro tak wielu mieszkańców z sołectw wokół Słupska korzysta z infrastruktury, i to no, szeroko pojętej infrastruktury miasta Słupska, to w ich interesie jest, żeby te usługi, których nigdzie indziej nie będą mieli do dyspozycji, no choćby edukacyjne, no wiecie lepiej, że w ich interesie, żeby zrozumieli, że szczególnie dla ich dzieci jest bardzo ważne, żeby móc utrzymać jakiś standard i poziom tych usług. Na końcu ludzie będą wyjeżdżać z tych miejsc, które z powodu braku takiego oczywistego porozumienia będą mieli poczucie, że standard życia jest coraz niższy, a trudno będzie w Słupsku utrzymać wysoki standard rozmaitego typu usług, jeśli miasto będzie ponosiło tylko ciężary z tego tytułu, że świadczy te usługi także mieszkańcom, którzy nie są mieszkańcami Słupska. Ja bym chciał, żeby ludzie zrozumieli tak naprawdę, że to nie jest takie prestiżowy pojedynek, a czym jesteśmy na swoim, czy jesteśmy w Słupsku.
żeby zrozumieli też, że to nie jest próba zaboru ze strony większego partnera, jakim jest Słupsk, tylko że tak naprawdę mieszkańcy wokół Słupska powinni chuchać i dmuchać na to, co Słupsk oferuje i chcieć współpracować. Także ja się mogę w jakimś sensie nająć też trochę na człowieka, który mógłby być może pomóc w zbudowaniu takiego dialogu, który nie będzie polityczny, tylko do bólu merytoryczny. I może z długopisem w ręku wytłumaczymy, że interes wspólny tutaj wskazuje jednoznacznie, jaka droga jest lepsza. Próbuję zrobić, co będzie w mojej mocy. Dobra. Tutaj jesteśmy, panie premierze, tutaj po lewej. Dzień dobry. Nazywam się Maria Momot. Przyjechałam tutaj, żeby zadać inne pytania, ale chciałam najpierw panu podziękować za pana cierpliwość. Za pana cierpliwość, ponieważ znajdują się ludzie, którzy wrzucają panu bardzo różne brzydkie rzeczy. Pan tego słucha i w spokoju odpowiada. Ale ja tu usłyszałam taką właśnie rzecz, a jestem mieszkanką gminy Słupsk, że otóż my się tu sprzeciwiamy. Sprzeciwiamy, bo miasto nam nie zaproponowało nic innego, co już mamy w gminie Słupsk. Poza tym miastu Słupsk przyznano bardzo wiele setek hektarów, a więc miasto Słupsk będzie mogło się rozwijać. Szanowny panie. A poza tym jeszcze chciałam powiedzieć polskim kobietom. Dziwię się bardzo, że polskie katoliczki bardzo bronią człowieka, który nie pomagał dzieciom, bronią właśnie tych oprawców. Mimo wszystko bardzo dziękuję. Pytanie moje brzmi, czy dalej będzie pan miał tyle optymizmu, ile ma do tej pory, bo on ten pana optymizm nie buduje również. Dziękuję. Ja wiedziałem, że pan Szkodlarek nie potrzebuje tej lekcji obywatelskiej. Znamy się też za długo. Ja wiem, jaki pan jest tym doświadczony, ale to w jakim sensie pokazuje też reakcja sali, że tu niezbędne jest szukanie tych wspólnych pól, bo to nie jest tak, że wszyscy mają rację, tylko ktoś jeden zwariował, tylko to poczucie konfliktu interesów musi znaleźć rozwiązanie w poważnej rozmowie, bo konflikt, nawet jeśli jest obiektywny konflikt interesów w jakiejś sprawie, to nadal to nie zwalnia nas z obowiązku, żeby poszukać kompromisu. Więc ja ponawiam swoją jakby propozycję. Ja pamiętam kiedyś, to jeszcze Stanisław Szwabski, wówczas szef Rady Miasta w Gdyni, zaproponował mi, żebym był takim społecznym negocjatorem między różnymi społecznościami w sprawie wysypiska śmieci. No, bardzo trudny temat, a ja miałem ludzi nauczyć, żeby nie mówili nie, tylko żeby usiedli i myśmy dobrze ponad rok spotykali się raz na 2-3 tygodnie i jakby zastanawiali się, czy istnieje jakaś szansa, żeby uzgodnić rację w sytuacji, gdzie wszyscy czują, że coś muszą z czegoś ustąpić, ktoś musi coś zaoferować, ale na końcu, żeby wszyscy mieli poczucie wspólnego sukcesu. Ja osiągnąłem jakiś drobny wtedy sukces, bo wreszcie udało mi się doprowadzić do takiej zgodnej rozmowy na ten temat, ale jednak okazało się, to trwało tak długo, że temat zniknął i gdzie indziej zdecydowano się zlokalizować to przedsięwzięcie. Ale miałem wrażenie, że kilkadziesiąt osób, później ważnych w różnych miejscach, to w okolicach Wejherowa cała akcja się rozgrywała, nauczyło się tego, że zawsze można znaleźć jakieś wspólne pole, jeśli nie traktuje się człowieka jako wroga, tylko partnera, konkurenta, no, ale nie jako wroga. Więc będę namawiał was, żebyście naprawdę zastanowili się, gdzie
można zbudować poczucie wspólnego interesu dzisiaj trochę skonfliktowanych społeczności. Mam też taką uwagę, jeśli pani pozwoli oczywiście, ja bardzo doceniam pani twardy pogląd, ale ja nie zgadzam się ze sformułowaniem Polki katoliczki, że popierają złych ludzi ze względu na krzywdę dzieci, bo moja żona, moja córka, moja teściowa, moja synowa to są Polki katoliczki i mają bardzo podobne poglądy w wielu sprawach do moich i na pewno są bardzo krytyczne wobec tego zła, które się dzieje w Kościele. Ale to nie jest problem... To nie jest problem postawy polskich katoliczek czy polskich katolików. Wszyscy, którzy czują się współodpowiedzialni także za Kościół w Polsce, a więc, no bo ludzie wierzący stanowią Kościół, muszą mieć dzisiaj odwagę nazywać zło po imieniu, jeśli to zło widzą i nieważne jest, ile purpury to zło nosi na sobie. Bo to jest w naszym interesie, mówię tu o tej części wierzących, żeby Kościół znowu zaczął się kojarzyć wszystkim z miejscem bezpiecznym, które wychowuje do wolności. No pamiętacie też, znaczy mówię do ludzi z mojego pokolenia, w latach 70., 80. ja pomijam aspekty pedofilii, która już wtedy pojawiała się w Kościele, ale generalnie Kościół to było miejsce, gdzie myśmy szukali otuchy, schronienia, pociechy w czasach najgorszej komuny i Kościół umiał sprostać tej roli, niezależnie od poszczególnych przypadków zła. Natomiast waszym zadaniem, naszym zadaniem jest nazywać to zło dzisiaj także po imieniu, a ci wszyscy, którym zależy na Kościele, powinni to robić mocniej niż ci, którym nie zależy na polskim Kościele. To jest obowiązek polskich katoliczek i polskich katolików, żeby nie pozwolić tym, którzy niszczą dzisiaj Kościół, którzy doprowadzili do tego sojuszu tronu i ołtarza, którzy doprowadzili do tego, że tak często ludzie w Kościele czują się jak w lokalu partyjnym. Więc to jest nasze zadanie, żeby również tam proponować zmiany i o nie walczyć, kiedy trzeba i się na siebie nawzajem nie obrażać. Także to też jest jedno z zadań, które przed nami stoi. Dzień dobry. Poczekajcie, kto ma mikrofon, ten rządzi, a mikrofon ma... Mikrofon jest tutaj, z tej strony. Ja mam taką prośbę, ponieważ nie chodzi o mój komfort, ale jak nie ma mikrofonu, to nie słyszą ludzie nas w telewizji czy w radio i druga część sali. Więc proszę cierpliwie poczekać, postaramy się dotrzeć do pani z mikrofonem. Tak, proszę się nie... Ja przypilnuję tego, żeby pani mogła do mikrofonu to pytanie... Mikrofon jest na wprost pana premiera. Tutaj, tu. Dzień dobry. Ja się nazywam Kubacki Adam. Mam w zasadzie do pana premiera prośbę i pytanie. Jest mi niezmiernie miło, że pan tutaj jest, że możemy w ogóle pana powitać i to, co pan mówi o naszym mieście, ja tutaj się wychowałem, tutaj żyję, to są takie ciepłe, miłe słowa, naprawdę miło mi jest tego słuchać. No cieszę się, że pan jest tutaj, tak na wyciągnięcie ręki. No moja prośba brzmi tak, że mam nadzieję, że to wy wygracie te wybory przyszłe i prośba jest, żebyście się... No byli blisko nas, byli blisko ludzi, bo no, nie chcę wracać do tej przeszłości, ale... Ale to wy macie władzę i tak jak widzimy po PiSie, możecie wszystko. I ja do dzisiaj pamiętam, że w tym okresie, w którym wy mieliście tą władzę, no zabrakło tego. No ja to do dzisiaj pamiętam, to było takie odklejenie. Przed tym okresem przedwyborczym brakowało mi jednak tego, szliście na ścianę, nie wyszło. Więc to jest ta prośba, żebyście zostali z nami. No bo my jako Polacy, pan też to mówi, bardzo mi pan tym imponuje, pan to jest klasa. Cieszę się, naprawdę cieszę się, że pan to mówi, tylko wytrwajmy, zostańmy z tym. Pytanie. Pytanie moje jest takie, pan pewnie jest tego świadom, pan pewnie to wie, ale chciałbym usłyszeć, zapytać o pana wizję. No w Polsce ten podział przez w zasadzie nasze serca przebiega na pół. Pół PO, pół PiS. I to nie jest,
to nie jest... no, co zrobimy, żeby tego podziału nie było, tak? Jak, no, nie wyrzucimy tych wszystkich ludzi, ja tego absolutnie nie chcę robić, tak? Bo to są też ludzie, to są też Polacy i ja jestem zmęczony tym podziałem i co chcecie zrobić, co my zrobimy, bo to ludzie, no ale wy politycy jednak też będziecie to torować, żeby skleić to nasze społeczeństwo, żebyśmy byli my jako Polacy. Dziękuję. Ma pan... Nie, ale za chwilę. Teraz odpowiadam koledze. Ja muszę to przyznać, no nie z bólem, tylko z... Bo tak należy, bo nie mam prawa temu zaprzeczyć pańskim słowom. Tak, władza wykrzywia trochę umysły ludziom. Ja wiem, ja nie chcę przed wami odgrywać jakiegoś teraz teatru o głębokiej przemianie, ale przez te lata od czasu, kiedy przestałem być premierem, kiedy naoglądałem się różnych wersji demokracji w Europie i na świecie, byłem w wielu miejscach, gdzie demokracja właśnie upadała. Między innymi dlatego, że władza demokratyczna traciła instynkt i straciła kontakt z ludźmi. Byłem w miejscach, gdzie właśnie wybuchała wojna, czy właśnie kończyła się wojna. I patrzyłem też w tej lekkiej oddali na to, co dzieje się w Polsce i nie mam żadnej wątpliwości. Zrobiłem sobie rachunek sumienia. Ja właśnie tym bardziej mam dzisiaj motywację, żeby to zmienić, bo zdaję sobie sprawę z tego, że część odpowiedzialności za to, co się także dzisiaj w Polsce dzieje, spada na mnie. Wiem o tym. Dlatego tak właściwie całą tą partyjną politykę staram się od półtora roku zamienić w nieustanny kontakt z ludźmi. Ja byłem w Sejmie może 5 razy na krzyż przez te 2 lata. Natomiast jestem właściwie codziennie z kimś, rozmawiam w Polsce. I wcale nie... Proszę, żeby pan mi uwierzył, bo dla mnie to jest bardzo, osobiście też bardzo ważne. To nie jest tak, że te spotkania to jest jakiś prosty sposób na zwiększenie notowań mojej partii. Ja naprawdę zajwaniam jak, znaczy bez, znaczy 20 godzin na dobę i zdaję sobie sprawę, że to wcale nie daje gwarancji jeszcze zwycięstwa. Muszą się zdarzyć jeszcze różne inne rzeczy. Ale ja wiem, że to zwycięstwo nie będzie miało sensu, jeśli ja i wszyscy moi współpracownicy, koleżanki, koledzy nie zrozumieją na nowo, że ich miejsce jest z ludźmi. Inaczej to jak jak ja to słyszę często i mi autentycznie serce krwawi, ale wiem dlatego mi krwawi serce, jak to słyszę, bo wiem, ile w tym jest prawdy. Jak niektórzy ludzie mówią mi, panie, ale wie pan co, my to możemy zagłosować na pana. Ale jak się okaże po kilku miesiącach, że my różnicy nie widzimy, to będzie najgorszy moment w naszym jakby tym politycznym życiu. I że jedyne, co tak naprawdę powinno się tak na serio zmienić w tych wszystkich demokratycznych partiach, to wreszcie zrozumienie, że to nie jest slogan, tylko że miejsce tych ludzi jest między innymi ludźmi i próba autentycznego reprezentowania ich interesów, lęków, nadziei, marzeń, że tylko to ma sens. I to nie chodzi o to, żeby wam się przypodobać, tylko ja naprawdę już wiem, że to nadaje sens polityce. Inaczej to jest jałowy sport, gra, pochlebstwo albo takie, wiecie, no, gwiazdożenie, taka konkurencja, a jestem lepszym, dostałem więcej procent. To jest wszystko... To później jak krew w piach idzie, to nie ma żadnego znaczenia. Sens polityce nadaje taka świadomość, że jakby jesteś od ludzi i robisz to wyłącznie dla ludzi. Nie dla jakiejś chwały, nie dla pieniędzy. No ja nie muszę akurat szukać ani jednego, ani drugiego. Jak zrobić, żeby polskie rodziny nie były podzielone tak pół na pół? Gdybym ja znał dokładną odpowiedź na to pytanie, to bym, uważam, dostałbym Nobla bezdyskusyjnie, pokojowego. Ja dlaczego tak nie zrzucam z siebie odpowiedzialności? To jest jedno z głównych zadań. Ja to mówię otwarcie
dużo zła się zdarzyło w ostatnich latach. Ja nie muszę was przekonywać, że ja się czuję bardzo często, każdego dnia też jakby przedmiotem i ataków, ofiarą tego zła, moi bliscy. Ja naprawdę codziennie doświadczam tego, co władza robi z takich gości, którzy dzisiaj rządzą i do czego są zdolni. Naprawdę do rzeczy najgorszych. I każdego dnia wieczorem sobie powtarzam, ale nie myśl o odwecie. Ja mam 100 powodów, żeby chcieć im zrobić naprawdę krzywdę i każdego dnia sobie mówię, wygraj te wybory, zmień to wszystko na lepsze, ale nie myśl o odwecie. Rozliczyć zło trzeba będzie, oczywiście. Jeśli ktoś ukradł, jeśli ktoś skrzywdził innego człowieka, jeśli ktoś wziął, nie wiem, stanowisko, o którym nie miał pojęcia, no dzisiaj czytam, pisowski radny ze Szczecina, ponad 1 000 000 złotych rocznie zarabia, bo mu słynny polityk Brudziński odebrał od niego maila, zdaje się, tak? I coś tam, no, dzwoń do wuja, to takie jest, zdaje się, hasło przewodnie w PiSie. I... Więc my tak, tego typu przypadki trzeba będzie ujawnić, bo z drugiej strony ludzie mówią, jak pan ich nie rozliczy, to już w nic nie uwierzymy. Nie trzeba rozliczać zwykłych ludzi, trzeba rozliczyć zło. Ci, którzy narobili najwięcej zła, muszą za to odpowiedzieć, ale tylko po to, żeby następnym krokiem była próba zbudowania pojednania. To jest bardzo ciężkie. Czasami to wymaga jakiegoś, no tak jak dzisiaj w Wielkiej Brytanii, przecież tam wojna domowa była prawie, jak było referendum w sprawie Brexitu. Dzisiaj jak ludzie zrozumieli, że to był błąd, dzisiaj jak już 60% mówi, chcemy wrócić do Unii, to, i te emocje opadły, ale ja nie chciałbym, żebyśmy my taką cenę tak długo płacili, czyli żeby polskie rodziny nie musiały jakoś wyjątkowo okrutnie doświadczyć tego, czym jest ten konflikt, bo on jest w wielu miejscach niepotrzebny. Ja naprawdę wiem to, że 90% spraw, które nas różnią, nie muszą nas dzielić tak kategorycznie. Różnica nie musi oznaczać wojny. No to jest to jakby... Ja mam przekonanie, zobaczymy, ale ja mam przekonanie, że znam go bardzo długo, że kluczowym problemem jest, żeby w Polsce nie rządzili ludzie, którzy z podziału i konfliktu zrobili swoją filozofię, swoją metodę sprawowania władzy. Więc tak czy inaczej, z Kaczyńskim my nie zbudujemy na nowo jednego domu, no bo on naprawdę wierzy w to, że on mi to mówił dziesiątki razy, że on wierzy w tę filozofię, że trzeba mieć przeciwnika, trzeba go opisać, trzeba go naznaczyć, z nim walczyć, mobilizować ludzi i że polityka jest wojną domową nieustanną i że on się z tym dobrze czuje. Ja się z tym źle czuję, uwierzcie mi. I mi ciężko się do domu wraca, kiedy słyszę od moich najbliższych, słuchaj, daj już spokój, tak? Czasami tak mówią. My już tego nie możemy słuchać, my już nie możemy na to patrzeć. Więc na pewno warunkiem wstępnym jest pokonać PiS, w to nie wątpię. A później nie mścić się, tylko wyczyścić to bagno i dać ludziom żyć w pokoju. Tutaj jesteśmy, panie premierze, po prawej. Dzień dobry, Sława Rafalak, reprezentuję Komitet Obrony Demokracji. Pan przewodniczący, dziękujemy bardzo. Pan przewodniczący nie chciał przyjechać do nas do Gdańska, to my z Gdańska przyjechaliśmy tutaj za panem. A tak naprawdę już od prawie 8 lat jesteśmy wszędzie tam, gdzie jest łamana demokracja i wszystkich państwa zapraszamy również do przystąpienia do naszych szeregów. Będziemy tą demokrację i każdą władzę kontrolować. Mam nadzieję, że jak pan dojdzie do tej władzy i pana rząd, to będziemy mogli trochę odpocząć, ale na pewno też... Nie. Nie, proszę nam dać 8 lat ciężkiej pracy, więc mam nadzieję, że aż tak nie będzie jak do tej pory, że musieliśmy być naprawdę wszędzie. Jesteśmy tutaj przede wszystkim dlatego, że tak jak państwo wiecie i pan już wskazał na samym początku, że to będą najważniejsze wybory, nawet ważniejsze niż te w 1989 roku. Dlatego
my nawet nie prosimy, my wzywamy. Dzisiaj rozdawaliśmy Państwu ulotki, prawie ponad 1000 ulotek poszło i tam są wszystkie dane, gdzie się zarejestrować i jak do obywatelskiej kontroli wyborów. Najważniejszy projekt Komitetu Obrony Demokracji. Ale też wszystkich ugrupowań prodemokratycznych. Ostatnie pytanie. Czy jeśli już pana rząd dojdzie do władzy, to rozliczy pan to wszystko i przywróci naszą ojczyznę do tego, do demokracji, do tego, żeby ludzie byli wolni, szanowali siebie nawzajem, żeby to był kraj tolerancji i naprawdę mlekiem i miodem płynący. Dziękuję. Tym mlekiem i miodem to już jest zadanie naprawdę, które na pewno jest zbyt ciężkie dla jednej osoby, także, ale mówiąc zupełnie serio, po wygranych wyborach pierwszym zadaniem jest odbudowa instytucji, nie po to, żeby pani na ulicy demonstrując musiała pilnować demokracji czy reguł gry, tylko żeby znowu władza była pilnowana przez instytucje niezależne, zapisane w konstytucji, które są filarem demokracji w każdej dojrzałej, uczciwej demokracji. Jeśli będziemy mieli niezależne sądy, jeśli będziemy mieli niezależną prokuraturę, jeśli będziemy mieli policję, która ściga przestępców, a nie chroni tyłki partyjnym zarządcom. Jeśli będziemy mieli znowu jakoś przynajmniej niezależne media publiczne, no ale przynajmniej nie tak gwałcone przez jedną partię, jak to jest w tej chwili. Jeśli oczyścimy spółki Skarbu Państwa z tych partyjnych nominacji, pamiętacie, to minister Fogiel powiedział, też mam to nagranie, tak otwarcie, z uśmiechem. Zapytano go, dlaczego nie korzystacie w ogóle z rad ekspertów w rządzie Morawieckiego. On powiedział, no mieliśmy ekspertów, ale nie chcieli realizować naszej polityki, to żeśmy im podziękowali. No, więc ja mam prośbę szczególnie do tych, którzy nigdy się nie poddali. Ja mam naprawdę, i to wszędzie, gdzie jestem, podkreślam, mam wielki szacunek do tych, którzy wytrzymali wtedy, kiedy było najtrudniej, bo jak jest 100 tysięcy ludzi na ulicach, to wtedy łatwo być jakby zaangażowanym fajterem. Ale jak pamiętacie te miejsca, były takie słynne już zdjęcia, że w jakimś miasteczku jedna osoba manifestowała przed sądem. To siła tego obrazu, tak poruszająca, przygnębiająca z jednej strony, a z drugiej jednak budująca. Ale chodzi o to, żeby większość tych spraw regulowały się automatycznie poprzez państwo, które stoi znowu na nogach, a nie na głowie i gdzie sąd jest nie od tego, żeby robić zupę Kaczyńskiemu, tylko żeby pilnować także władzy, praw obywateli przed władzą i wtedy ja już nie będę do tego potrzebny. Powtarzam wasz apel też wszędzie, gdzie jestem. Zaangażujcie się, drodzy państwo, niezależnie od tego, na kogo będziecie głosowali. Na pewno są na tej sali ludzie, którzy będą głosowali na moich oponentów, na PiS czy na Konfederację. Na pewno jakieś osoby są. Są. Procentowo wypada, że zawsze trochę jest. Ale też zwracam się do nich, a przynajmniej za pośrednictwem mediów. W waszym interesie też jest, żeby te wybory były uczciwe, żeby te wybory nie były sfałszowane, bo jesteście też obywatelami. W każdym lokalu wyborczym musi być kontrola obywateli. Skoro dzisiaj wszyscy w Polsce, wszędzie gdzie jestem, pytają mnie, że panu się jeszcze chce, przecież oni tak sfałszują wybory, albo zrobią stan wyjątkowy, albo wsadzą pana, albo zrobią komisję weryfikacyjną i zabiorą panu prawa wyborcze, albo i tak. Ludzie, odrzućmy to myślenie. To znaczy, jak oni zobaczą, ja między innymi dlatego też nawołuję do tego marszu. Jak władza zobaczy, że nas jest bardzo dużo, że się nie boimy, że będziemy wszędzie wtykać nos w swoje sprawy i w nie swoje sprawy, że będziemy im patrzeć na ręce, to naprawdę od razu inaczej ta relacja z władzą wygląda. Więc kontrola wyborów, wasze zaangażowanie jako mężów i dam zaufania będzie naprawdę bezcenne. I to nie będzie w moim interesie, tylko to jest wasza sprawa. To tak jakbyście musieli zadbać o chleb na swój stół.
Nie o Tuska, nie o Platformę chodzi. To jest wasza sprawa, uchronić wasz głos od fałszerstwa. Szanowni Państwo, ja jestem strażniczką czasu. Po lewej, panie premierze, po lewej. Tutaj mamy ostatnie obiecany trzy, głos, tam koleżance obiecany. Ostatnie trzy pytania. Tak. Zaraz dostanie pani mikrofon. Dzień dobry. Nazywam się Tomek i ogólnie jako młody człowiek to mam problem z pana partią. Problem ogólnie propozycji. Polegający na tym, że pan proponuje socjal. I problem polskiej polityki według mnie jest taki, że jak mam nawet Konfederację, to Konfederacja jest partią liberalną. Oczywiście nie cała, ale większość członków Konfederacji jest liberalna gospodarczo. Jednakże problem jest w poglądach światopoglądowych. I czy mówi mi pan, dlaczego pan skręcił w stronę socjalistyczną? To jest poważny pogląd i poważna sprawa i bardzo dziękuję tobie za ten głos, bo on jest dość powszechny dokładnie w twoim pokoleniu. I ja bardzo szanuję ten głos, bo ja przypominam sobie czas, kiedy ja trafiałem do polityki, do nielegalnej, do opozycji, ale i to było jakoś też ekscytujące, nie tylko wymagało odwagi, ale też było no, naprawdę bardzo ciekawym doświadczeniem, przeżyciem. Ja miałem wtedy bardzo jednoznaczne poglądy, takie twarde, liberalne przez długie, długie lata. Ktoś kiedyś mi zadał pytanie, dlaczego pan się staje coraz bardziej konserwatywny, jeśli chodzi o kwestie obyczajowe. To 15 lat temu ktoś to pytanie zadał. Ja powiedziałem zgodnie z prawdą, kiedy moja córka staje się dorosłą kobietą, ja się staję coraz bardziej konserwatywny. I to nie była w tym sensie konserwatywny, że bardzo mi zależy na tym, kiedy patrzę na swoje dzieci i wnuki, żeby robiły jak najmądrzejszy użytek z wolności, żeby nie odwracały się od odpowiedzialności, żeby nie narażały niepotrzebnie się na różnego typu ryzyka, żeby pomyślały o tym, że życie bywa czasami żmudną pracą, a niekoniecznie romantyczną rewolucją i że życie bez wspólnoty na dłuższą metę nie ma sensu. Można, ja do końca życia pewnie będę miał w sobie ten rdzeń taki liberalny i bardzo wolnościowy, ale skoro zajmuję się sprawami publicznymi, to pierwszym przykazaniem, pierwszym musi być, i ja też do tego długo dochodziłem, że jeśli ubiegasz się o władzę, jeśli zawracasz ludziom głowę i zapraszasz ich do takiej sali, to musisz to robić w ich interesie, a nie w swoim. Nie mogę być radykalnym indywidualistą, nie mogę tak jak liderzy prawicowych partii, tych ultraprawicowych partii liberalnych powiedzieć, a co mnie, bo takie jest hasło de facto, mnie tam reszta nic nie obchodzi. Moje ma być na wierzchu, niech się państwo nie wtrąca, nie chcę płacić żadnych podatków, ja sobie dam radę. Nikt sobie sam nie da rady. Nawet najsilniejsi. Czy to będzie traf, że ktoś urodzi się z niepełnosprawnościami? Czy to będzie dziecko z patologicznej rodziny? Czy to będzie pandemia i będzie umierało dziesiątki tysięcy ludzi, bo nie będzie na to odpowiedniej reakcji państwa czy szczepionki. Pomijam antyszczepionkowców, którzy też mają prawo mieć dziwne, moim zdaniem dziwne poglądy, ale ja wiem i to wiem też z tego doświadczenia z pobytu tam na Zachodzie, że dzisiaj w dobie sztucznej inteligencji,
przeniesienia się tak istotnej części naszego życia w niekontrolowalne przestrzenie internetowe i w świat wirtualny. Ciągłe zagrożenie wojną, globalną wojną, ochrona środowiska, zagrożenie klimatyczne. No, pandemia pokazała nam tych zagrożeń jak w soczewce bardzo dużo. To dzisiaj naprawdę, nie będę robił tu wykładu filozoficznego, ale czuję się tu naprawdę uprawniony jakoś do powiedzenia tego. Paradoks dzisiejszych czasów polega na tym, że jeśli chcemy naprawdę uchronić naszą indywidualną wolność, to musimy umiejętnie budować państwo, które będzie broniło naszą wolność przed zagrożeniami, o których jeszcze paręnaście lat temu nam się nie śniło. Jeśli na serio chcemy uchronić naszą planetę, okej, ktoś może nie wierzyć w problemy klimatyczne. Nie wiem, jak to jest możliwe, bo już więcej dowodów, znaczy jak się słucha naukowców i ekspertów, a ja jeszcze w dodatku byłem w miejscach, gdzie to widać każdej godziny. Kiedy 4 dni spędziłem na Grenlandii, byłem w Wysokim Pamirze, gdzie mnie gospodarze zawieźli, żeby pokazać, co się dzieje z lodowcami. My naprawdę mówimy o takich zmianach, które zagrażają ludzkości w sensie takim dosłownym. Więc my mamy tyle zadań, ale okej, ale środowisko naturalne, tego nikt nie zaprzeczy. Dziki indywidualizm, taki dziki liberalizm polega na tym, że wypiłem swoją kolę i plastikową butelkę wyrzucam, bo co? Bo kto mi co zrobi? Ja bardzo bym przestrzegał też, drogi kolego, jakby właśnie dlatego, że uznajesz wolność za wartość dla siebie pewnie najważniejszą, czy jedną z najważniejszych, czy ten gospodarczy liberalizm i żeby nie ulec pokusie takiego darwinizmu. Ja jestem umięśniony, silny, ja sobie dam radę, a reszta mnie nie obchodzi. Ja bym chciał, żebyśmy wrócili do solidarności, nie poprzez przymus państwowy, tu pewnie znajdziemy wspólny język, ale do takiej solidarności, która znowu nauczy nas, czy źródłem tego będzie chrześcijaństwo, czy doświadczenie życiowe, czy po prostu dobre serce, żebyśmy umieli o sobie myśleć w kategoriach wspólnoty, żeby mieszkaniec Słupska i gminy Słupsk mogli się spotkać i porozmawiać ze sobą jako członkowie wspólnoty, żeby wyborca tej partii, innej partii mógł się spotkać i rozmawiać ze sobą, no żeby ten dialog odzyskał znowu sens, znaczenie, żeby... I w tym sensie może skręciłem w lewo, stałem się bardziej wrażliwy. Jak widzę nieszczęście ludzkie i człowiek sam sobie nie może dać rady, tak, to od razu zaczynam myśleć, czy można użyć władzy, żeby pomóc temu człowiekowi. Przyznaję się do tego, grzechu być może, ale taki się na starość zrobiłem i dobrze mi z tym, powiem szczerze, lepiej się z tym czuję. Jesteśmy na trybunach, panie premierze. Witam serdecznie. Ja zebrałam 3475 podpisów pod rentą socjalną i chciałam teraz pytanie zadać. Kiedy będzie prezentowany w Komisji Społecznej projekt, czy pan premier będzie cisnął panią marszałek i przewodniczącego Komisji Społecznej, żeby te prace przyspieszyć, bo osoby żyją za 4000 zł na dzień. Co to jest? Sam chleb kosztuje 8 zł bochenek, bo my musimy zjeść normalny chleb, nie z płonnikiem, żebyśmy mogli nie być przy duszy. Druga sprawa. Kiedy to będzie, czy pan premier nam pomoże, żebyśmy przed wakacjami został ten projekt uchwalony, czy nie? Prawie na każdym spotkaniu słyszę głosy też osób opiekujących się ludźmi z niepełnosprawnościami, czy samych tych, którzy potrzebują opieki, często pojawiają się na moich spotkaniach. Ja się nie dziwię emocjom. Ja przecież spotkania nie reżyseruję. Właściwie lepszego komentarza do mojego dialogu z młodszym kolegą o tym, jak ważna jest pomoc i wrażliwość,
lepszego komentarza nie trzeba. Ktoś tutaj mi dziękował przed chwilą za cierpliwość, a ja zawsze jestem pod szczególnym wrażeniem cierpliwości, determinacji, siły tych wszystkich Polek i Polaków z niepełnosprawnościami albo opiekujących się osobą z niepełnosprawnościami. Oni są sprawniejsi od nas, tak naprawdę. Tutaj wiele osób też wspólnie ze mną i z panią, myśmy razem zbierali te podpisy. A no okej, okay, to tym... To jestem naprawdę jeszcze bardziej dumny, że jesteśmy w tej samej organizacji. To naprawdę jestem tym zbudowany. I oczywiście no, my wszyscy dobrze wiemy, my dlatego zdecydowaliśmy się zbierać podpisy, żeby PiS nie mógł tego wyrzucić do kosza. My już 20 razy na różne sposoby w Sejmie próbowaliśmy, włącznie ze strajkiem pani koleżanek i kolegów, osób z niepełnosprawnościami, a pani była pod Sejmem, wiem. I dlatego zdecydowaliśmy się zbierać te podpisy, żeby nie można tego wyrzucić znowu do kosza. Ja nie mam pojęcia, ja nie mam narzędzi ani ochoty, żeby cisnąć panią marszałek Witek, powiem szczerze, bo nie jestem pewien, żeby to przyniosło efekt. Może zdarzy się cud i oni widząc, że ten termin wyborów zbliża się nieuchronnie i kiedy widmo porażki będzie dla nich jakoś coraz bardziej dotkliwe, to może uznają, że warto i tu pójść ludziom na rękę i ja wtedy będę najszczęśliwszy człowiek na ziemi, jeśli choćby z takiego powodu, ale ich zmusimy do tego, żeby tę ustawę przyjęli. Państwo w większości pewnie wiecie, o jakim projekcie mówimy, żeby ci, którzy wymagają pomocy całodobowej, są jakby najciężej dotknięci niepełnosprawnościami, żeby oni mieli szansę na przeżycie, bo my mówimy o tym, nie na wczasy, tylko na przeżycie. No, w najgorszym wypadku będziemy musieli poczekać do listopada, w najgorszym. Ja, ale wtedy to... I wtedy to się stanie na pewno. Jesteśmy dalej na trybunach, panie premierze, i to jest ostatnie pytanie. Nie, to poczekaj, to jeśli to jest ostatnie... Tutaj koleżanka. Ja trzymam... Nazywam się Liliana. I żądam przeprosin od pielęgniarek, bo sama byłam absolwentką szkoły medycznej, liceum ogólnokształcącego numer 3. Jestem od 17 lat na lekach psychotropowych i za każdym razem, jak trafiam do szpitala, doświadczam przemocy psychicznej i fizycznej. Ostatni raz byłam zapięta 7 razy w pasy. Ten ból był po prostu nie do wytrzymania! Chcę, żebyś te to zrozumiały! Żądam edukacji seksualnej! Młody gówniar! Proszę pani, proszę się uspokoić, bo będzie pani tylko przykro bardziej, jeśli wysłuchaliśmy, chociaż ja nie jestem tutaj od tego, żeby rozstrzygać te kwestie, ale mam nadzieję, że osoby, które tu w Słupsku może mają kontakt albo mogą mieć kontakt z panią, żeby nie lekceważyć takich głosów, nawet jeśli dużo emocji, czy... Więc bardzo bym prosił kogoś z miejscowych, żeby tę sprawę starać się jakby naświetlić i żeby zrozumieć, o co w konkretach chodziło. I tak? Ostatnie pytanie. Dzień dobry, panie premierze. Mam pytanie. Tu wokół mamy 600 zł za wynajem, kredyt 0%, babciowe 500+. I martwię się o swoją przyszłość, ponieważ takie rozdawanie pieniędzy może spowodować większą inflację, przez co po prostu możemy wszyscy zbiednieć. Okej. No to ja wiem, widzę wyraźnie, bo to też nie jest pierwszy taki głos, że ja muszę włożyć 100 razy więcej wysiłku, żeby wytłumaczyć istotę tych projektów, bo one oczywiście, weźmy na przykład babciowe 1500 zł. One mają charakter antyinflacyjny, a nie proinflacyjny. Jeszcze raz chciałbym
I postaram się dosłownie w dwóch zdaniach najprościej, jak potrafię. Mama urodziła dziecko. Chce jak najszybciej wrócić do pracy, bo to jest jej mała firma, boi się, żeby nie upadła, kocha swoją robotę, chce trochę więcej zarabiać. No, chce wrócić do tego życia. Wiecie, jednak poród, ciąża, poród, połóg to nie są łatwe doświadczenia. Piękne, ale wiadomo też, że bardzo dużo młodych mam też chciałby możliwie szybko wrócić do aktywnego życia. Babciowe to jest propozycja, że każda z mam, która chce wrócić do pracy, nie musi, ale jej wyborem jest powrót do pracy, żeby dostała 1500 zł tego babciowego, które ma służyć, ułatwić opiekę nad dzieckiem, kiedy mama idzie do pracy albo pracuje. To może być na nianie, na żłobek, albo to zadośćuczynienie dla tej przysłowiowej babci, której tak czy inaczej, coś o tym wiem i ktoś mnie ochrzanił ostatnio w Krakowie, dlaczego to się babciowe nazywa, a nie dziadkowie. Więc oczywiście dziadkowe. To może być też dziadkowe i tak naprawdę to też forma uznania tego wielkiego wysiłku polskich babć i czasami też polskich dziadków, no, jeśli chodzi o opiekę nad maleństwami. Dlaczego to nie jest inflacyjne? Mama idzie do pracy i nawet jeśli zarobi tylko minimalną płacę, minimalną, to składka i podatek od tej minimalnej płacy wynosi więcej niż 1500 zł. To znaczy przez fakt, że ona idzie do pracy, a nie siedzi w domu przy dziecku, wszyscy zaczynają wygrywać. Ona robi to, co chce, jest opieka nad dzieckiem, ktoś trochę dorobi opiekując się dzieckiem, ona ma lepszą sytuację materialną, a budżet na tym zyskuje, a nie traci. Wiecie, dlaczego przy babciowym pojawia się ta wątpliwość niektórych, a Tusk rozdaje pieniądze? Bo ludzie jakby w dużej mierze po rządach PiSu zapomnieli, z czego się biorą albo z czego powinny brać się pieniądze. Pieniądze powinny się brać z pracy. Jak ludzie pracują, to mają pieniądze. Jak pracują i w dodatku uczciwie płacą podatki i składki, to w dodatku jeszcze państwo ma pieniądze. Więc to jest jakby, jeśli chodzi o babciowe, proszę mi wierzyć, to jest projekt, który powinien pomóc dokładnie tak myślącym też jak wy. Dwa, chcemy podnieść, zapowiedzieliśmy kwotę wolną od podatku. Świadczenia typu 500+. Dzieci albo powyżej 18. Ciężko pracuje. Państwo o nich zapomniało. Wiemy, żeby kwota wolna od ci, którzy zarabiają, to byłoby przyszłe. Ta kwota wolna miesięcznie. Mamy cały pakiet ważnych dla przedsiębiorców, memoriałowy, tylko kasowy. Podatek nie wtedy, kiedy dostaniesz kasę od... I to będzie dotyczyło małych i średnich rocznie. Więc to dotyczy. Mamy. ZUS płacił od. Padają wtedy, kiedy. Nagle ktoś idzie na chorobę. Specjalną okazję, żeby o tych rozwiązaniach dla przedsiębiorców powiedzieć na tym, żeby rządzących
więcej pracy. To jest to samo prawo, bo nie pracujesz, bo nie chcesz. Więcej. Kobieta z pomocy społecznej. Klientom pomocy pomagać, ale ten, kto pracuje, a nie mniej. I zasada. Patrz. Nie zrozumiałem. Ja wiem, o tu dużo wiem, bo nie słyszeli. A pan tutaj mówił o nikom pieniędzy. Ja okay. Odwagę cywilną i podziwiam mówić w obronie. Też potrzebna jest pomoc. Ona jest opisana i oczywiście też wymaga pomocy. Ale znam alkoholików. Żaden alkoholik w Polsce. No to szczerze powiedziawszy, trochę rąk. To nie jest rzecz. Ja o tym, bo dokładnie. Dobra, nie można zostawić nikogo bez pomocy wtedy. Radny. Ja ktoś ciężko pracuje. Ten, kto nie pracuje, ale nie. Słupsku, bardzo dziękujemy Państwu. Słuchajcie. Dziękujemy bardzo. Ja Wam dziękuję. Było wyjątkowo. Ale zawiedzionych, że nie mogli zadać pytania, zapraszam serdecznie. Zaraz. Zapraszam serdecznie. Jutro jestem w Kartuzach na otwartym spotkaniu o 17. W poniedziałek jestem w Lidzbarku, to trochę dalej. Na pewno jeszcze tu na Pomorzu przed wyborami wiele razy mnie zobaczycie. Nie gniewajcie się, ale ja jeszcze mam dzisiaj robotę w Gdańsku. Panie premierze, dwa słowa. Proszę mi nie... Bardzo dziękujemy. Dziękuję.